Tak, w tej popołudniowej części chciałbym skupić się na okresie Dawida. Może zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie. Może uda się jeszcze coś przynajmniej zacząć Salomona, bo materiału jest dużo, a spotkań oprócz dzisiejszego to będą tylko jeszcze dwa. Więc, a jest jeszcze Ezdrasza, Nehemiasza w tym przedziale, więc materiału mamy bardzo, bardzo dużo. Sporo czasu poświęciłem na rodowody, a to zupełnie świadomie, bo wiem, że jest to po prostu pomijany fragment Biblii. Nie? Dlatego chciałem po prostu pokazać, że ten pomijany fragment Biblii ma swoje przesłanie, swoją wartość, swoją wagę. I mam nadzieję, że udało mi się Was do tego też przekonać. Drugi taki klocek, który żeśmy omówili, to jest Saul, a teraz ten moment mamy. Pierwsza Księga Kronik od 11.1 do 29.30, czyli lwia część pierwszej Księgi Kronik to jest ten okres Dawida. Już nie tłumaczę więcej szczegółów, bo o tym mówiłem rano, ale chciałem teraz pokazać, jak wygląda według mojej obserwacji ten fragment. No i powiem Wam, zresztą to już mówiłem dwukrotnie, chyba zmiankowałem, teraz powiem trzeci raz, że miejsce tego fragmentu jest dla mnie takie, którego przy takim pierwszym podejściu do tematu no bez sensu. No, jak może być akcent na taki totalny grzech Dawida, w którym nawet nie do końca rozumiem, na czym polega ten grzech. Tak się tylko domyślam trochę, nie? A on tu wygląda, że jest miejsce akcentowane. To jest bardzo taka wyraźna jednostka tekstu. Ten grzech Dawida i jego konsekwencje. I ona jest pomiędzy. Tutaj mamy nieudane sprowadzenie Arki Przymierza i udane sprowadzenie Arki. Przygotowanie pod świątynię, pod budowę, nie? Tu jest równie. Przygotowanie budowy świątyni. Salomon wyznaczony na króla, służby, lewitów i tak dalej. Wyraźne są takie paralele między tą częścią a tą częścią, a ta jest tak wrzucona pomiędzy nie. I ta jednostka sama w sobie, ona się broni, bo ma swój początek i koniec, tak jak gdyby inny temat jest poruszany. Tu mamy Dawida, który na Salomona jest ukierunkowany. Mamy Dawida, którym Bóg powiedział, nie ty zbudujesz świątynię. Jesteś splamiony krwią w wojnach, twój syn będzie budował. Nie? Dawid owszem podejmuje plan i otrzymuje wspaniałą odpowiedź do Boga. To za chwilę tam wejdziemy w szczegóły, ale na razie chcę powiedzieć, że dlaczego ten fragment jest w tym miejscu? W tym miejscu i według prawideł tej retoryki, którą się zajmujemy, to jest główne miejsce akcentowane w całym tym okresie Dawidowym. Nie powiem, ile ja dni chodziłem z tym tematem, bo to chyba się przesunie nie na dni, ale i tygodnie. I coś mnie tchnęło, żeby wrócić do Księgi II Samuela. Jak nie wiem, czy przypominacie sobie to, te dwa semestry wstecz, ten sam grzech Dawida jest omówiony na końcu drugiej Księgi Samuela. I tam, jak starałem się zobaczyć budowę Księgi Samuela, to też tam ten fragment mi się wydał tak jakoś wyrzucony, tak mimochodem poza już jakąś tam konkretną historią Dawida, jakoś tak wrzucony w to miejsce. Ale kiedy zgrubnie, to na razie mówię, jak się zgrubnie przyjrzałem drugiej Księdze Samuela, to daje się zauważyć, że jest jakiś fragment historii i kończy się jednym wydarzeniem. Drugi fragment historii kończy się drugim wydarzeniem. Jak myślisz, co tu jest? Bo tutaj jest to policzenie ludu. Wygląda na to, nie robiłem tego szczegółowo, to mówię, tu jakieś detale mogą się zmienić. Na razie mi nie o to chodzi. Na razie chciałem tylko pokazać pewną ideę, która się kryje za takim
na pozór dziwny pokazaniu tych rzeczy. Co tu jest, jak myślicie? Dlaczego? Akcja patrzy. I rzeczywiście jest tak, tu jest historia, Dawid wzrasta, Bach, pęska. Tu jest perypetie wynikające z tego, w rodzinie się ciągną, Absalom, tam mnóstwo rzeczy. I na końcu jeszcze raz Bach. Jeszcze jeden grzech. Tylko pytanie, dlaczego to jest w miejscu akcentowanym znowu? Znaczy, od grzechu trzeba uciec, nie? Jako... Rzecz ciekawa, że Księga Kronik o tym grzechu nie wspomina w ogóle. Księga Kronik pomija ten epizod. Epizod. Taktownie przemilcza. Taktownie przemilcza, tak? Jak to Andrzej ujął, nie? No. Co sądzicie o czymś takim? Powiem wam, że co mam w tej chwili w tyle głowy, to mi zaczyna gęsia skóra na całym siebie rosnąć. Wiesz co, taką... no, a gdyby na to spojrzeć w takim dopełnieniu do tego, co mówiłeś w poprzedniej odsłonie, tej dopołudniowej, jako dopełnienie. Dokładnie. Tam były pokazane przez ciebie postacie albo właśnie spoza Izraela, które można by się w ogóle nie zajmować, a tym, co się autora interesowały, to jeszcze zostały wyciągnięte z jakimiś ich, no szczególnie jakimiś takimi dobrymi, mocnymi, pozytywnymi cechami. Ale też pokazałeś ileś osób, które miały prawo być uznane na starcie właśnie jako przegrany, a tymczasem, bo na przykład albo oni sami byli od początku w jakiejś złej pozycji, albo ich potom przodkowie, właśnie mogli rzucić na nich taką jakby takie światło, że są właśnie, no, niczego więcej dobrego się po tej linii spodziewać nie trzeba. Tymczasem się pojawiały kolejne osoby, które akurat zostały podniesione, wyniesione w inny sposób w przeciwieństwie do kogoś, którzy właśnie byli ich przodkami, tak? No, a tutaj po prostu ktoś jest z małego, zostaje podniesiony. Co nie znaczy, że mu się nie trafia. No, powiedz jednym zdaniem. Być może, okej, no to teraz będę mówił po swojemu. Być może, nie wiem co będzie, a tam, nie wiem jak tam będzie na dole, co nie? Ale być może tutaj, w tej, to jest jedna z warstw tego całego układu, który ma fajne. Więc być może w tym jest warstwie, której do tej pory tutaj pokazywał, tak? Być może tutaj jest jakieś nagromadzenie między innymi osób, które są świadectwem łaski Boga, mimo że ich początek albo ich przodkowie byli w jakiś sposób... W pozycji postawy. Kompletnie byli. Kora i Samuel. Kary, pozycji buntu, a nagle się okazuje, że przodkowie albo nieposłuszeństwa, na przykład synowie Samuela, a nagle potem ich prawnukowie i tak dalej, i nagle się okazuje, że Bóg ich przyprowadza i nagle są, widzimy ich obecności świątyni już po odbudowie wszystkiego, jakby po powrocie, tak? Że są znowu potomkowie tamtych są jakby przywróceni do bliskiej społeczności, nawet przez to, że fizycznie służą przy świątyni, tak? Różne jakieś takie kombinacje, a w kolejnej warstwie, tutaj była ta warstwa jeszcze taka pośrednia, której po prostu tutaj rozumiem, że pominąłeś na razie. I teraz jesteśmy w tej warstwie, poprzez przeskoczeniu, gdzie mamy osobę, przynajmniej tutaj u góry, która no, jest na pozycji wybranej przez Boga, prezentuje coś generalnie ze sobą, coś to jest całe to, a nagle okazuje się, że po prostu akcent pojawia się na to, że ci też mają takie incydenty, tak? Rozumiem, w sposób pewne przeciwstawienie pewnych obrazów, że po prostu tam jest ktoś startuje jakby z pozycji niby przegranej, ale ostatecznie Bóg go wydobywa. Tutaj jakby człowiek jest w
pozycji wygranej, ale go, go, go ściąga, nie? Ja próbuję wam podsunąć... Nie wiem, czy to jest... Ogólnie taka idea występuje w Księgach Kronik ponad wszelką wątpliwość, ale nie mam pewności, czy ten akcent tego dotyczy. Ja mam pytanie, co wyniknęło z grzechu Adama i Ewy? Mamy czasu. Następne 6000 lat wyniknęło jakoś. Nie. Z grzechu Adama i Ewy wyniknął Mesjasz. W objawieniu biblijnym. Wiadomo, pomijam. No tak. No główna rzecz. No tak. Można by to tak powiedzieć. Co wyniknęło z tego grzechu? Budowaś. Nie, z tego grzechu, z Batrzebą. No to masz akurat Natana i Salomona. Mesjański. Z tego grzechu wniknęło to. Król i kapłan. Nie. Król i prorok. Kapłani są tam. To są praprzodkowie Jezusa. Grzech ma coś wspólnego z Mesjaszem. Co wniknęło z tego grzechu? Świątynia stała. Z grzechu wniknął Mesjasz. Bo co to jest świątynia? Gdybyśmy spojrzeli na świątynię przez pryzmat Bożego objawienia całościowo. No, może na to spojrzeć jakby inaczej, że takie akcenty w jakiś sposób oddawałyby w niemałej mierze takie no, dość ważne psalmy Dawidowe, które zwrócił uwagę, że na przykład w liście do Rzymian, akurat do takiego psalmu Dawidowego się odwołuje Paweł, który mówi błogosławiony, tam szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, to nie? Czyli jakby pewne doświadczenie, które jest u Dawida, że właśnie w tym się pojawia wybawienie od Boga, że po prostu usuwa winę, tak? Odkupi. Kiedy mówi Izraelu, oczekuj, bo Pan cię odkupi całkowicie, to nie? W największej klęsce Dawida pojawia się przodek Mesjasza. W strasznym grzechu Dawida pojawia się ofiara, która i ołtarz, i ofiara w miejsce świątyni, które świątynia sama w sobie jest nośnikiem mesjańskiej idei. Do końca Apokalipsy. Więc dla mnie to jest grzech i jak Bóg reaguje na grzech, to jest nie nasza logika absolutnie. Wpadłby ktokolwiek z nas, żeby z potomstwa, z grzechu Dawida z Batrzebą wyłonić przodka Mesjasza? Dyskwalifikacja. Na razie potraktujmy to w taki sposób. Ja mówię, nie chcę być w tych sformułowaniach dogmatycznych, ale no mnie się to jakoś nasunęło. A tutaj, jak przejdziemy do tego fragmentu, to pamiętajmy tyle głowy te akcenty tutaj i zobaczymy w jakim kontekście tam, co tam jest ideą tamtego fragmentu przede wszystkim. Bo ja powiem, że ja się osobiście zafiksowałem, analizując to wydarzenie i to, bo to jest to samo wydarzenie. Najpierw, przez kogo był Dawid pobudzony do tego grzechu? Bo księga Samuela mówi inaczej, tam mówi inaczej. Na czym polegał ten grzech? Nie? I wokół tego, co, dlaczego takie ciężkie było policzenie? Nie? A może zupełnie to zignorować z Bożego punktu widzenia i zrozumiały był dla współczesnych, że to był ciężki grzech. Pamiętacie, jak Joab zareagował? Nie? Więc był to grzech, ja go może do końca nie rozumiem i wydaje mi się, że nie jest istotne do końca rozumienie tego grzechu. Myślę, że przyjdzie czas, że i nawet i ten rodzaj tego grzechu będzie nam jaśniejszy. Jest trochę przesłanek, ale nie chcę w to wchodzić, żeby wyjaśnić. Ale sam fakt grzechu i że po tym grzechu plaga kończy się na polu Ornana Jebuzyty, tam jest budowany ołtarz, tam jest spalana ofiara i w tym miejscu Salomon buduje później świątynię.
Nie? To ten mesjański wymiar tego zdarzenia jest dla mnie kraczący wręcz. Nie? Pomijam jeszcze fakt, że to się wiąże z historią Abrahama i Izaaka na górze Moria, bo wygląda na to, że to jest to samo miejsce. Nie? Więc to, ale popatrz, jak się spina potężny temat ofiary i świątyni w Bożym planie. Nie? To jest, mówię, dla mnie to jest niesamowite. Powiem, mam dreszcz na całym ciele, kiedy o tym mówię, żeby była jasność, że dla mnie to jest myśl nie tylko, że jakoś zaczyna do mnie docierać, ale gdzieś oddziałuje tak silnie, że po prostu trudno mi być obojętnym wobec tych kwestii i jednocześnie z podziwem na to, jak Bóg działa zupełnie inaczej niż ja bym pomyśleć mógł w ogóle. Chciał pomyśleć. Taka króciutka paralela. To zrobiłeś równoległą strukturę, tak? Grzech z Batrzebą, grzech z policzeniem, które powiązałeś właśnie z synodowodem Jezusa, tak, synodowodem, a na dole z jakby, tak, obrazem świątyni czy ofiarą świątyni. Troszkę już wspomniałem Markowi w czasie przerwy, ale no przynajmniej okoliczności narodzenia Jezusa rzucały pewien dzień na reputację Marii i Józefa. To jest raz, czyli moment narodzenia. Tak? Jest ciekawe. Tak? I moment końca Jezusa właśnie w Jerozolimie. Nie odwrotnie, że zaczął w Jerozolimie, a skończył gdzieś tam Betlejem, tylko właśnie to jest też ciekawe, że koniec świątyni, chociaż zreinterpretował, co to jest świątynia tak naprawdę, to jest też taki, nie? Taki początek i koniec, nie? W stosunku do Kroni, bo tam samoistnie nie wiem, jak jest, tak? Ale też jest podobnie, nie? Że narodzenie Jezusa jest jakiś taki cień, prawda? I potem koniec przy świątyni, w mieście świątyni. To się wszystko trzyma jakiejś jednej koncepcji, która się przewija przez całą Biblię. Nie? Księga Kronik jest jakimś elementem, który gdzieś w tej całości ma swój wymiar. Nie? I no, ja po prostu widzę dzieło Ducha Świętego w tak niezwykły sposób, że po prostu wymiękam, no i mówiąc takim językiem. Dla mnie to jest coś wspaniałego, niezwykłego i no i chociaż mówię, jak ja dzieliłem się moimi obserwacjami, to mi ten tekst nie pasował. Po co on tu jest? Dlaczego? Czy jakaś pomyłka? No mógł być gdzie indziej, schowany gdzieś tam z boku na koniec. A on pomiędzy takie ważne kwestie dotyczące przyszłości Salomona, nie? Związane z tym, co będzie po Dawidzie, bo tenże Dawid nie mógł tego zbudować ze względu na wojny, grzech, który na nim ciążył. Bóg przeznaczył budowanie świątyni do Salomona, a on przygotował grunt dla Salomona. Tak można powiedzieć najogólniej. No i pomiędzy te rzeczy, pach, ten grzech. No i wydaje mi się, takie mam przeczucie, że to chce nam coś więcej powiedzieć o bardzo takim rozległym Bożym planie, Bożym zamierzeniu związanym ze świątynią. A za świątynią dla mnie jest Mesjasz, po prostu, nie? Mesjasz, który w idei świątyni, która pojawiła się dla mnie już w Księdze Rodzaju, jest ta idea i ona jest do końca Księgi Objawienia. Nie? Tutaj jest etap, pewien etap związany z fizyczną świątynią, która zaistniała w Jerozolimie. Dobrze, to tyle takiej ogólnej obserwacji mojej. Na ile to jest poprawne, na ile wydumane przeze mnie, to ocenicie sami. W każdym razie dzielę się tym, co zobaczyłem i po prostu mnie to poruszyło. Teraz mamy fragment od 11.1 do 12.41. Nie wydrukował już tego. No nie, bo tego jest za dużo, żeby wydrukować. To musi być parę rys papieru, bo to właściwie cała Księga Kronik wzbogacona tam jakimiś moimi dodatkami, podkreśleniami i tak dalej. Ale przyjrzyjmy się troszeczkę tej budowie, bo zaczyna się, jak Izraelici zjeżdżają do Hebronu, żeby namaścić Dawida na królem nad całym Izraelem. Bo pamiętamy, że Dawid panował 7 lat w Hebronie i 33 lata w Jerozolimie. W tym fragmencie od 1 do 9 jest jeszcze
informację o zdobyciu Jerozolimy przez Dawida. No i taka informacja, że Dawid stał się potężny, bo Jahwe był z nim. 12 rozdział, tam na dole, on w zasadzie relacjonuje to samo wydarzenie. Też mówi o wojownikach, którzy przybyli do Hebronu, by obwołać go królem. Czyli ta paralela jest dosyć wyraźna. No i tam jest radość w Izraelu z powodu tego, że został Dawid królem nad całym Izraelem. Ale pomiędzy mamy taką wyliczankę. To jest taka cecha charakterystyczna Księgi Kronik, że mamy wyliczankę. Najpierw są wymieniani imiennie bohaterowie Dawida. Nazywani są 30. Opisy szczegółowsze to są 5 pierwszych. Co oni tam zrobili? I wielkie czyny tych bohaterów. A inni dalej są już po prostu wymienieni. Ale taka ciekawostka. Ja naliczyłem nie 30, ale 50 paru. Więc jak myślicie, dlaczego piszę 30, a jeśli tam w zestawie ponad 50? Nie szukałbym bardzo głęboko jakiegoś uzasadnienia, nie? No, zastanówmy się nad tym, nie odpowiadajmy na to w tej chwili. Ale po wymienieniu tych kilkudziesięciu bohaterów, mamy w 12 rozdziale od 1 do 23 wojowników przybywających do Dawida do Siklag, gdy Saul był jeszcze królem. Czyli mnóstwo ludzi przychodziło do Dawida, kiedy Saul był jeszcze królem. Nie? I opisano tych ludzi, którzy przychodzili do Dawida, że jego obóz stał się jak wielki obóz Boży. I tu znowu chciałbym zastanowić nad tym miejscem akcentowanym, nie? Że jest najpierw ta trzydziestka, no czy trochę więcej bohaterów, no i później niezliczone jakieś tam niepoliczone tłumy, które przychodziły do Dawida i stał się on wielki jak obóz Boży, ten obóz Dawidowy. Jakie przesłanie może się kryć za takim zestawieniem? Jak myślicie? Patrząc, gdybyśmy popatrzyli na to, że jest jakaś duża grupa ludzi przy Dawidzie, przy królu, jakaś społeczność przy nim się stworzyła, można powiedzieć. Nie? To są głównie wojownicy, ale pewnie gdyby sobie wyobrazić, jak, co oni jedli, co oni pili, jak się tam wszystko działo, no tam musiało być naprawdę dobrze zorganizowane. No to po prostu jakaś społeczność, która funkcjonowała. Oczywiście ramię zbrojne było na czele, na najważniejsze, no bo toczyła się wojna z Saulem. Nie? Więc jest iluś imiennych bohaterów i tłum bezimienny. Dawid potrzebował i jednych, i drugich, ale bardziej tych drugich. Znaczy bardziej. Ci pierwsi bez tych drugich no też by nie istnieli. No wyobraźmy sobie obóz Dawida, który by się składał z 30 czy 50 bohaterów. Ja sobie powiedziałem, że bohaterowie, owszem, mają ogromną rolę do odegrania, ale oni funkcjonują w ramach szerszej społeczności. I ta szersza społeczność też potrzebuje takich bohaterów, bo mają pewne wzorce, za kim mogą pójść. Mają pewne ludzi, którzy mogą porwać kolejnych. Nie? Więc myślę sobie, że takie jest tutaj zestawienie, ale siła króla polega na liczebności ludu, nie? Więc, a ten lud jest lepiej funkcjonuje, kiedy ma jakichś bohaterów i łatwiej pozostałym jest iść w tym samym niejako szyku. Tak mniej więcej staram się dostrzec logikę takiego zamknięcia tego fragmentu od namaszczenia króla do namaszczenia króla w Hebronie, bo tak się zaczyna i tak się kończy fragment. I duża wyliczanka przez 11 rozdział i 12 tych wojowników. Jak się to czyta non-stop, no to po prostu znowu wpadamy w pewien ciąg imion, w pewien ciąg statystyk i gdzieś nam się to wszystko może razem pogubić. Dobrze, idźmy w takim razie
dalej, żeby w niektóre przynajmniej szczegóły wejść z tego fragmentu. No to jest to, co powiedziałem na początku, że namaścili Dawida zgodnie z nakazem Jahwe przekazanym przez Samuela. Bo ci, którzy przyszli go obwołać królem, pamiętali tą historię z Samuelem, który namaścił Dawida na króla, kiedy Saul jeszcze no, jakiś czas, wcale nie mały, był jeszcze królem. No i ten werset 9, który mam na żółto, pokazuje no, powód, dlaczego Dawid stawał się coraz potężniejszym. I to jest miejsce też akcentowane. Dawid stał się potężniejszym, bo Jahwe zastępów był z nim. Przyczyna i skutek. No i tutaj jest ta wliczanka tych bohaterów. No i patrzcie, tu jest sformułowanie dowódca 30. I to 30 jest duże litery. To 30 stało się takim, jak myślę, takim ogólnym nazwaniem tej grupy. Nie? Ale do tej grupy dokooptywano później następnych, więc ona mogła po prostu liczebnością być różna, bo ja bym przewinął całą tą listę, bo numerowałem sobie, każde imię numerowałem i zobaczcie, ile mi wyszło. No 52 mi wyszło. Nie? Tych 30 w liczbie 52. I jak mówiłem, pierwszych pięciu mamy opisy, czegoż to oni dokonali. Bo to byli rzeczywiście bohaterowie i wykonywali no, niesamowite czyny. Ten pierwszy, który tu jest, to on właśnie wymachiwał włócznią nad 300 zabitymi w jednym spotkaniu. I kolejne opisy no, pokazują różne wyczyny tejże grupy. Tutaj myślę, że na uwagę zasługuje ten wyczyn bohaterów w Betlejem. To taka też historia z Dawidem dosyć istotna i też ona jest w księgach Samuela. Tak. Trzej spośród 30 zeszli po skalę do Dawida, do jaskini Adullam, podczas gdy obóz Filistynów był rozłożony w dolinie Refaim. Dawid był wtedy w twierdzy, a załoga filistyńska była wówczas w Betlejem. Dawid poczuł pragnienie i rzekł: kto mi da napić się wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem? Przedarli się więc ci trzej przez obóz filistyński i zaczerpnęli wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem. Zebrali ją z sobą i przynieśli Dawidowi. Dawid jednak nie chciał jej pić, lecz wylał ją w ofierze dla Jahwe i rzekł: niechaj mnie Bóg strzeże od uczynienia tej rzeczy. Czy mam pić krew ludzi wraz z ich życiem? Wszak przynieśli ją z narażeniem swego życia i nie chciał jej pić. Co uczynili trzej bohaterowie? No i dalej wymienia inne czyny. Już nie chcę wchodzić w detale, co oni dokonali, bo to można samodzielnie, ale tutaj... No właśnie, tu nawet nie podkreśliłem tego. 36, proszę zwrócić uwagę. 36. Tu jest Uria, przynajmniej tak to brzmiało w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Więc mam tutaj uwagę. Uriasz Hetyta, którego Dawid zamordował. Uriasz Hetyta. Nie? On również był wśród tych wielkich bohaterów Dawida. Poganin. To też jest istotne, nie? W tym naszym ciągu, w którym mówimy o poganach pojawiających się i w rodowodach, i w ogóle w historii Izraela, jako też takie dosyć znamienne. No i niestety padł. No zamordowany przez Dawida. No, nie da się tego inaczej, chociaż nie zrobił to Dawid własnymi rękami, ale jego rozkaz był tak wyraźny, że... Humor polityczny. Aha. Morderstwo popełnione metodami politycznymi, niekoniecznie osobiście własnym rękom, ale no, doprowadzenie do śmierci za pomocą po prostu politycznych narzędzi. I słychać prawnika w głosie, bardzo wyraźnie. Nie da się ukryć. No i uwaga. To też mnie moją uwagę przykuło. Kto tam przy tym Dawidzie jest? No, Beniaminici są przy Dawidzie.
O Beniamitach robiliśmy taką dygresję, kiedy były rodowody, a tu się okazuje, że do tego Siklag, do Dawida przybyli Beniaminici także, nie? Ci, którzy byli z tego samego plemienia co Saul. To też jest dosyć istotne. I dalej wymienia Gadytów przy Dawidzie, ale to wszystko jest do Sikla, gdy jeszcze musiał się trzymać z dala od Saula, nie? Czyli to jest jeszcze czas, kiedy Saul żyje. To jest taki wtręt, taka dygresja z czasów wcześniejszych jeszcze, niż te, w których już mamy tutaj namaszczanie Dawida na króla w Hebronie, kiedy już Saul nie żyje, nie? Ale to jest pokazane, tu są wymienieni imiennie bohaterowie, a tu już są grupy z tych pokoleń, które są przed Dawidem, już takie w zasadzie tylko podane są dowódcy danej grupy, a nie ma już imiennie wszystkich, bo to lista musiała być zbyt wielka, bo ten obóz rzeczywiście urósł bardzo. No i to podsumowanie. Istotnie z dnia na dzień przybywali do Dawida, aby mu pomagać, aż stał się obóz wielki jak obóz Boży. Czyli współpracowali z Dawidem bohaterowie i oni byli gdyby taką siłą motoryczną dla całego tłumu, który był z Dawidem. No i to kolejna wyliczanka. Wracamy od tego do momentu, kiedy znowu jest Dawid w Hebronie. Czyli tu się kończy ta wyliczanka tych, którzy do tego Sikla przyszli. A tutaj mamy znowu, tu się kończy. I znowu są w Hebronie, nie? Przybyli do Hebronu. No i dalej wymienia, kto tam przybył do Hebronu. I z każdego pokolenia. No ale zatrzymałbym się przez chwilę przy 33 wersecie. Bo tak jak mówiłem o takich moich refleksjach, kiedy się czyta rodowód, kiedy jest ciąg imion, to wydaje się, że nie ma żadnej treści w tym ciągu imion. No bo ja też mówiłem, że nie jest treścią, że jest ciąg imion i żeby zachwycać się ciągiem imion, bo dla mnie czytanie jest imię w izraelskim brzmieniu, czy będzie Andrzej, Tomek, Marek i tak dalej, to nic nie znaczy dla mnie. Owszem, są interpretacje, które starają się jeszcze wejść w znaczenie każdego imienia, no i z tego wywodzić jakąś naukę, ale myślę, że to może dojść do, niekoniecznie do czegoś, co było w zamyśle natchnionego autora. Natomiast dygresje, które się pojawiają w ciągu imion, one są niezwykle cennymi perełkami. Jedna z nich właśnie to jest 12:33, bo synów Issachara przyszli wśród tych, którzy przyszli obwołać Dawida królem do Hebronu, odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego, co ma czynić Izrael. 200 dowódców i tak dalej, nie? Kurczę, to jest ciekawe. Ludzie z Issachara, jakbyśmy ich terytorialnie zobaczyli, Właśnie patrzę. Tutaj. Północ. Tu jest Hebron. To tutaj Dawid przebywał, zanim uczynił stolicę w Jerozolimie, nie? Więc oni z tymi pokoleniami szli do Hebronu, aby go obwołać królem. No i byli z Issachara, odznaczający się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego, co ma czynić Izrael. Powiem, że te słowa mnie kiedyś zainspirowały i powiedziałem kazanie na ten temat. Nie wiem, czy tu bracia pamiętają. Bo dla mnie to jest coś ważnego. Czy rozumiesz czasy, w których żyjesz? Takie pytanie sobie można zadać. Ale rozumieć, co się dzieje w kontekście, co mam czynić w tych czasach. Nie? Czyli zrozumieć czasy i co robić. Rola chrześcijanina we współczesnym świecie. No. Także co do zasady, która wynika z tej postawy tych bezimiennych ludzi z Issachara, to jest pojemne przesłanie. Teraz tak,
Issachar, ile my znamy z historii biblijnej jakichś wydarzeń z Issacharem, z pokoleniem Issachara związanych? No, to się nimi, pamięcią wymieńmy, chociaż pięć. Jeden z tych sędziów z Issachara. No to mamy jeden. Ale już nie wiem, który. No, nieważne nawet, nie? No, jakiś sędzia był z Issacharem, no, tyle wiemy o Issacharze, nie? Był... Śmierć Sisery też gdzieś tam nastąpiła, jakby ta Jael. Chyba to też jest na tym No, no właśnie, więc no tyle wiemy, nie? No tyle wiemy o Issacharze, nie? Czyli jakoś ten, ci z tego plemienia Issachara to jakoś mało znaczący są, mało znaczący. Juda, Efraim, nie? No to tutaj mamy tego pełno. No, a Issachar, no pewnie jak będziemy grzebać, to może znajdziemy epizodziki, może gdzieś coś znajdziemy, ale generalnie jednak jawią się jako mało znane pokolenie w Izraelu, mało pojemne w treść tam ich historia, nie? To czasem nie uosabiają zwierzę juczne? Mówisz o znaczeniu imienia Issacha? Nie. W proroctwie Jakuba było powiedziane, co... Aha, nawet nie pamiętam, co powiedziano o Issacharze, nie? Ale nawet nie chodzi, żeby teraz w Issachara wejść tak bardzo szczegółowo, pokazać, że nie ma tego dużo ogólnie. O Issacharze. Naprawdę nie ma dużo, więc to było mało znaczące plemię w Izraelu. Natomiast wpływ, jaki mieli na cały Izrael w tym momencie, no był ważny. Bo oni mieli zrozumienie czasu, w którym żyją. A jaki to był czas? Właśnie, to trzeba w to wniknąć. Co powinien Izrael czynić? Nie? No to czas po prostu gorący, bo jest zagrożenie wojną domową. Bo to jest tak, Saul nie żyje, a po stronie Saulowej został Iszbaal z Abnerem. Abner, no właśnie. Ważne zagrożenie. Więc są dwa obozy. Później mamy morderstwo Abnera. To jest ten czas, nie? Morderstwo Abnera i Izrael pada w panikę. Jest taki opis, jak w Księgach Królewskich, że Izrael po prostu był zdezorientowany, nie? Abner nie żyje, wielki wódz, na którym się opierał Iszbaal. Zamordowano za chwilę tego Iszbaala i jest bez królewie. Dawid tam na południu już się ulokował w Hebronie, już miał, no ale tam jest chaos. No i w tym chaosie głos Issacharytów, małego plemienia, mało ważnego, przemówił, co ma czynić Izrael. A co ma czynić Izrael? Hopy, zbieramy się, idziemy do Hebronu. Bo spotykamy tych ludzi w tej pielgrzymce do Hebronu. Więc pomysł, żeby pójść do Hebronu, musiał wyjść od Issacharytów i oni cały ten lud swój zarazili tą ideą. Jakże mądra to była idea. Jakie było lepsze posunięcie w tym momencie? Mimo, że Izrael był zagubiony, zdezorientowany tym splotem wydarzeń, Issacharyci właśnie oznaczali się zrozumieniem czasów. Aha. I znajomością tego, co ma czynić Izrael. To jest ciekawe, bo w sumie to zrozumienie tutaj jest... Trzeba powiedzieć, że się zgadzało z tym, co Bóg zaplanował. Bo gdyby chcieli iść po liniach takich naturalnych, to powiedzieliby, no lojalność jest rzeczą świętą. Trzymamy się potomka Saula. Mhm. Oni nie. I powiem, jak ja myślałem, jak mówiłem to kazanie, czy przygotowałem jeszcze kazanie, to poszedłem jeszcze krok dalej. Bo poszedłem dalej, ponieważ Dawid jest protoplastą Chrystusa. Nie? Więc jeśli mam rozumieć czasy, w których żyję, co mam zrobić jako chrześcijanin, albo do czego zachęcać chrześcijan, którzy żyją obecnie w jakimś tam chaotycznym czasie, no to iść i uczynić Chrystusa swoim królem. Ja nic mądrzejszego nie potrafię wymyśleć, jeśli chodzi o podstawową ideę chrześcijanina.
chrześcijanin, który pozwala Chrystusowi, żeby zapanował w jego życiu. A kim jest Pan Jezus, nie? W nauczaniu, w swoim własnym i nauczaniu apostolskim? No samo to jest Panem, nie? No. Więc co masz zrobić? Poddać siebie władcy. I to ma... To nie jest frazes. To nie jest frazes. Bo to dotyka każdej sfery naszego życia. Nie? Więc idea, co ma robić chrześcijanin dzisiaj, no to... Ale mówię, mnie zainspirowała myśl o tych Issacharytach, że to jest takie mądre. Myślę sobie też, że czasami Bóg może wykorzystać kogoś mało znaczącego, nieistotnego, zmarginalizowanego do wielkiego dzieła. To też się kryje w tym prostym wersecie taka idea. Nie? Także no powiem znowu, ja osobiście takim tekstem w takiej wyliczance, wydawałoby się około tekst nudny znowu, nie? Nudny, no bo jest wyliczanka, powiedzmy, kto tam poszedł i wymienia ile tysięcy z którego plemienia. Takie w zasadzie bez treści mogłoby się wydawać, nie? A tu pach, taka perełka. Aha, obudź się i zastanów się nad tym. Nie? Także to znowu wyłapuję takie szczegóły z Księgi Kronik, żeby no, pokazać no, wartość pewnych takich gdzieś rzuconych mimochodem na marginesie sformułowań, które mają takie poważne zasady, ponadczasowe, uniwersalne zasady, którymi się kierujemy. 12:39 to zaznaczyłem na czerwono. Wszyscy ci wojownicy stający do szeregu w doskonałym duchu przybyli do Hebronu, aby Dawida ustanowić królem. I myślę sobie, że ci Issacharyci też chyba do tego doskonałego ducha przyłożyli swoją rękę. Nie? Zarazili jakąś mądrą ideą tych ludzi, no i szli z takim pozytywnym nastawieniem, nie? Byli jednej myśli, tak? Wszyscy pozostali, byli jednej myśli, aby Dawida ustanowić królem. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o ten fragment. Teraz mamy fragment, jaka to jest godzina. No dobrze, może zaczniemy ogólnie i po przerwie wejdziemy w szczegóły. To jest rozdziały 13-22, taki dosyć duży fragment. No i tak powiem, jak ja myślałem o tym fragmencie, to wydaje mi się, że to powinien być ten taki główny akcent historii Dawida. I tamten o tej ofierze, to jest później, tak mi no jakoś burzył moje wyobrażenie o tym, jak powinno wyglądać główne zaakcentowanie tekstu. Bo tutaj sobie powiększę to trochę. Nie wiem, czy to wydrukował Darek, czy nie wydrukował. No dobrze, kuda tak się mieści. Patrząc na 13 rozdział, najpierw zaczyna się ten rozdział, że Arki nie udało się sprowadzić. Uzza zmarł po drodze. Później jest fragment, który mówi o królu Hiramie, który pomaga w budowie pałacu. Jahwe potwierdza królestwo Dawida. Dalej, to kaskadowo idzie w dół, mamy dzieci Dawida urodzone w Jerozolimie. Później zwycięskie bitwy z Filistynami i Bóg rzuca postrach na wszystkie narody. Czyli to królestwo Dawida jest umacniane tak w dwojaki sposób. Nie? Z jednej strony ma wsparcie od takiego króla Tyru, czyli są jakieś pozytywne sojusze, które wpływają na to, co się ma dziać za chwilę w Judzie, znaczy w Izraelu jeszcze, w kontekście budowy świątyni. Ale też ma błogosławieństwo od wrogów. Nie? Czyli są tu pokazane zwycięskie bitwy, Bóg rzuca postrach na wszystkie narody. Ale pomiędzy tym wsparciem Hirama i zwycięskimi bitwami no są te dzieci Dawida urodzone w Jerozolimie akurat. Czemu akurat dzieci urodzone w Jerozolimie?
No może, że był już w Jerozolimie, no to o dzieciach w Jerozolimie było powiedziane. Ale może trzeba zobaczyć, że wśród tych dzieci w Jerozolimie jest Salomon i Natan, nie? Dobrze. Później następuje, gdyby dopełnienie tego fragmentu, to jest udane sprowadzenie Arki Przymierza. Ja niedawno mówiłem z Boże Kazanie na ten temat, wziąłem to nieudane i udane. I no, chciałem pokazać, że można coś po swojemu, po ludzku zrobić i ponieść klęskę. No, ale trzeba zrobić według Bożych wskazówek pewne rzeczy. Nie, nie myśleć tak po swojemu, według swojej logiki. No i dalej, kiedy już ta arka została sprowadzona, pamiętamy pozytywny nastrój Dawida, nie? Jak on ucztował, świętował, tańczył. Mikal go tam z góry potraktowała. No ale Dawid był, można powiedzieć, rozentuzjazmowany. Bo jego oddanie dla Boga, jego chwała, cześć, uwielbienia, że chciał dać Bogu, no było szczere i autentyczne. No pomimo tych jego upadków, które mu się przydarzały, to jego serce było no, zgoła inne od Saula i wielu innych królów. Później kolejni królowie są nawet porównywani, że jego serce no, nie było takie jak Dawida, albo było takie jak Dawida, nie? To był taki punkt odniesienia jakby w przyszłości. No i tutaj jest błogosławieństwo Dawida w tym 16 rozdziale. To są fragmenty z dwóch psalmów. Taki fragment poetycki. Później 17 rozdział. To jest dla mnie też takie bardzo ważne centrum, bo Dawid ma plan budowania świątyni, ale otrzymuje orędzie syna panującego na wieki. Czyli ta idea nieprzemijającego potomka, Mesjasza, tu się właśnie pojawia. I reakcja Dawida to jest modlitwa dziękczynna za tę obietnicę na daleką przyszłość. No i wracamy. W 18 rozdziale wracamy do podobnego wątku, jaki był wcześniej. Tutaj są znowu są wojny z Filistynami. Jachwę udziela zwycięstwa. Ale dla mnie istotny szczegół. W ogóle Księgi Kronik mało mówią o wojnach tak generalnie Dawida. A jeśli już o nich mówią, to zawsze to jest w jakimś kontekście dotyczącym świątyni. Tu jest wojna, bo zbiera łupy na świątynię, więc tu jest istotne w tym, że nie tyle sam fakt tej wojny, ale że łupy przeznaczył jako dar dla świątyni. Nie? I Salomon po prostu jak zaczynał budowę, to był absolutnie przygotowany pod względem materialnym do tego, by ta świątynia mogła stanąć. Nie? I Jahwe dawał zwycięstwo. No i tutaj drugi taki nacisk jest na to, że Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość. No i fragment dopina znowu relacja, nawet dłuższa relacja z takich potyczek z Amonitami, Aramejczykami i kolejny raz z Filistynami. To ci Filistyni tam się często pojawiają w tej historii. Dobrze, zróbmy chwilę przerwy i po przerwie zacznę szczegóły, żeby na razie z tym obrazem ogólnym zostać.